Idzie nowe, kochani. Dobra, to jest ten moment. Zapraszam panią do samochodu. Oła. Czemu mnie to spotkało, że na to nie zasługuje? Wszystko będzie szczęśliwe, zobaczmy. O, jaki fajny sponge, make-up sponge. Nie widziałam jeszcze takiej, dziękuję Mikołaju. Twinkle, twinkle, little star. Tu mamy coś długiego. O, i ciężkie i duże. Cudownie po prostu. Dyfuzor zapachowy pumpkin spice latte. W ogóle bardzo mi się podoba ten nadruk, który jest tutaj taki mieniący się. No te detale, wiecie co, no to są właśnie rzeczy, za które się płaci, no. I tyle. Pięknie. Burżuła. Korektor Always Fabulous, także bardzo fajny produkt, znam, używam, no i polecam, jeżeli nie znacie. Ja go mam tutaj w kolorze vanilla. Dzień dobry, witajcie w nowym Vlogmas pod designerem, ale nie jestem tutaj, słuchajcie, celem nagrania czegokolwiek, tylko mam spotkanie służbowe, biznesowe, nie lubię tego słowa, no ale mam spotkanie o współpracy i umówiłam się tu w kawiarni, żeby dostać w korkach, bo osoba, z którą się spotykam, mieszka tu też w okolicy, więc jak się potem rozładuję, to sobie zjadę do centrum. No tak sobie trzeba, słuchajcie, w życiu wszystko ustawić i radzić, żeby właśnie nie tracić czasu bez sensu na jakieś takie albo puste przebiegi, albo właśnie zatłoczone drogi. Więc tak, czekam aż otworzą, bo otwarcie jest o 9, o 9 trzymam spotkanie. Poranek zaczął mi się, oj, ciężko, ciężko, musiałam wstać dzisiaj znowu o 6, żeby zmontować Vlogmas rano. Nie narzekam, bo Vlogmas kocham, ale poza Vlogmasem za dużo sobie wzięłam na głowie, już wam mówiłam o tym ostatnio. Ale już trochę, jak wróciłam właśnie do mocniejszego sportu, to mi ten stres odpuszcza, nie? Także jest moc, no, widzimy się później. Przyjechałam do City, tym razem na nagrania. Przywiózł mnie mój znajomy, z którym miałam spotkanie, także bardzo miły gest. I szukam mojej asystentki, nie wiem gdzie ona jest, hello, hello. Idzie nowe, kochani. Niestety, ale nie będę już na stałe współpracować z City. Rozstajemy się po 3 latach w dużej przyjaźni biznesowej. Będziemy oczywiście współpracować dalej, ale tylko doraźnie. Powiecie, ja tu raz w miesiącu na stałe jakby jestem takim ich dostawcą treści wideo. No ale słuchajcie, idzie nowe. I życzę powodzenia osoby, która tutaj na stałe będzie jakby po mnie współpracować. I chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj pierwszy raz założyłam moje nowe kolczyki, które dostałam od Piotrusia i one są tak śliczne, że teraz chyba będę je nosić codziennie do końca grudnia. No może poza sytuacjami, gdzie będę na stoku narciarskim, bo to już niedługo i wy to zobaczycie. Ale kolczyki są piękne. Skończyliśmy już nagrania w City. Chcę wam powiedzieć o tym, że to jest taka cukiernia Bacate, z której my w ogóle mieliśmy tort na nasze wesele i był naprawdę przepyszny. Ale w tej cukierni, jak widzicie, jest super spot do zdjęć. Jak tutaj wchodzisz tymi drzwiami od strony galerii, to po prawej stronie jest właśnie taki stoliczek. Jak tutaj usiądziesz, to masz w tle, tam ludzie usiedli, więc tak super tego nie widać. W sensie bardzo ładni są ci ludzie, ale bez nich jest jeszcze ładniej. Tam jest zawsze bardzo ładna aranżacja na tych półkach, więc to tło wygląda ładnie. Wam tutaj skleję zdjęcie, które kiedyś tutaj już robiłam. Jeszcze wtedy pamiętam, było ciepło, bo miałam krótkie spodeneczki. No. Także polecam wam serdecznie, jak są fajne słowa. Dobra, to jest ten moment. Zapraszam panią do samochodu. No i pan zepsuł kadr. Zapraszam. Nie wiem, czy wiesz, ale masz rejestrację GDA. To już nie jest takie śmieszne. Cieszę się, że nie GKA! Zapraszam panią do samochodu. O wow! O wow! Czekaj, nie, no zrobimy sobie zdjęcia, a później Mateusz wszystko opowie, pokaże, tak. Tłumaczy, także... Ale mam nim wyjechać? Ale nie teraz. Nie, nie, ja tutaj stoję. Dobra, zostawiam. Dobra. Nie, no ja nie wierzę w to, słuchajcie, co tu się w ogóle dzieje? Się dla was nagrywam w łazience. Ja, słuchajcie, nie mogę w to uwierzyć, co tu się wydarzyło. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja dzisiaj samochód odbieram. Mój mąż tak wszystko tutaj, wiecie, zaplanował, zachachmęcił. Kocham go, no. Jezu, szok.
Nie jestem sobą teraz, bo normalnie w takich jestem emocjach. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki dostałam od załogi całej z Mercedesa. Ja się, słuchajcie, tak przed chwilą poryczałam, że nie mogę. Emocje, ta, w ogóle mam naprawdę ciężki grudzień, a to jest takie, takie wow. Jeszcze ta obsługa w Mercedesie. Dobrze, wszystko zrobię, co mi każesz. Ta obsługa, w ogóle to zaopiekowanie, energia tych ludzi, kwiaty, kokarda, wow. A z poprzedniego salonu odeszłam ze sporym niesmakiem. Opowiem wam w styczniu, bo nie chcę złych emocji w grudniu, jak wiecie. Oh my god, nie mogę w to wierzyć, jadę tym autem. Jestem w takich emocjach, że nie złożyłam nawet płaszcza, bo jest mi gorąco, więc lecę odebrać Oliwię, która je sobie późny obiad w Auchan. Ona nie ma pojęcia o tym, że ja odebrałam dzisiaj samochód. Ja w sumie rano też nie miałam pojęcia, że to się dzisiaj wydarzy. Jak ci się podoba? Ja nie mogę w to w ogóle powiem ci, że... On fajny jest, bo on nie jest taki mega wysoki, taki wielki, tylko jest właśnie taki średni. No. A może zmienić kolor? Czym ja sobie zasłużyłam? Jak to pan powiedział w Mercedesie, ciężką pracą, pani Olu, ciężką pracą. Kochanym też mężem, bo Piotrek mi wspomógł. Nie chcę nic zmienić. Nie dotykaj, masz brudne ręce. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Luisi. Dziękuję. Ja, słuchajcie, nie umiem się dzielić emocjami tak do końca na YouTube, ale strasznie dzisiaj się popłakałam ze wzruszenia, z niedowierzania, po prostu emocje wzięły górę. Ja nie umiem przed kamerą jakby tak być emocjonalnie sobą. Tak mi się wydaje, że z wiekiem stałam się trochę może bardziej powściągliwa właśnie w okazywaniu tych emocji. Też chciałam wam powiedzieć o takim mechanizmie, że jak mnie w życiu coś złego spotyka, to pierwsza moja reakcja jest taka, że czemu mnie to spotkało, że na to nie zasługuję, że byłam dobrym człowiekiem, że dlaczego. Potem przechodzę w fazę akceptacji i tak dalej, a jak mnie spotyka coś bardzo dobrego, to mam z drugiej strony jakby pierwszą reakcję taką, że ale dlaczego ja na to nie zasługuję, to jest dla mnie za dużo. I dzisiaj w Mercedesie tak siedziałam z panem w tym aucie i mówię, nie, dla mnie to jest za dużo, to auto jest dla mnie onieśmielająco piękne, to jest Audi było dla mnie poprzednie, takie, że wow, wspaniale. Wiecie, ja dużo w życiu osiągnęłam, ale mam też dużą pokory, bo wiem, jak to jest mieć bardzo mało i wiem, jak to jest mieć dużo i to stracić. Więc jakby myślę, że to też jest związane właśnie z tymi reakcjami. Jestem ciekawa, czy ktoś mnie rozumie, po prostu, czy tutaj są osoby, które, co ty, Luisek, robisz, które reagują podobnie, czy jak coś złego, to czemu ja, a jak coś zbyt dobrego, to znowu czemu ja, że to jest too much. Muszę to przetrawić, muszę to zaakceptować, ja rzadko w ogóle ostatnio vloguję w takich silnych emocjach, więc kurczę, no dajcie znać po prostu, jak to jest u was. Wczoraj był najkrótszy vlogmas od początku, odkąd nagrywam, a dzisiejszy vlogmas będzie chyba najbardziej, najmniej świąteczny. Chociaż ten wielki prezent grudniowy to taki w sumie dla mnie cud, no bo był moment, że zostałam bez auta, nie dogadałam się w poprzednim salonie. Właśnie dużo przykrych takich rzeczy mnie spotkało, których się w ogóle nie spodziewałam jako stały klient. A potem dzieje się coś, co mi to wszystko wynagradza podwójnie. Ostatnio tutaj najczęściej montuję, czyli w kuchni, bo miejsce kobiety jest przy garach, to wiadomo, nie? To mam ustalone. Nie żartuję oczywiście, ale jakoś nie wiem, no łatwiej mi tutaj się siedzi. No i dzisiejszy obiado, kolacjo, lunch, czyli miałam zamrożone gołąbki bez zawijania, Jezu, bezpiecznie, gołąbki bez zawijania, ja robiłam je z przepisu z Cookido. I do tego frytki z batatów, jak widać trochę sól mi się przesła, ale w ogóle mi to w niczym nie przeszkadza, bo ja uwielbiam jak dużo soli. Także cisnę montaż, zaraz przyjedzie też mój brat, bo muszę mu coś przekazać,
Więc myślałam, że nie będę miała auta, więc on przyjeżdża do mnie. No ale w sumie dobrze, może chwilę chociaż usiądę, pogadam, odetchnę. No, smacznego dla mnie. Mm-hmm.